Siema, hejos. Dzisiaj jadę do Torunia właśnie w tej chwili. Jadę do ekipy, do Jarka i Reginy i jedziemy razem odwiedzić Moto Addix. Pojeździmy przez chwilę, odprowadzimy ich gdzieś, bo oni na Zgierz chcą lecieć. Później jedziemy do Niedzburza i jak jeszcze czasu starczy, pojedziemy na Festyn, gdzie jest zbiórka dla Krystiana. No ja na pewno pojadę, ale nie wiem jak tam Regina i Jarek. Czyli co, no zapraszam na odcinek. Otrzymajcie się i no i do następnej nagrywki, bo teraz wyłączam. Albo nie. Albo poczekam. Bo w sumie już dojeżdżam. Już dojeżdżam do Torunia, czyli mam nadzieję, że Regina i Jarek dobili. No dzisiaj w dwa motocykle jedziemy. Ale tych motocykli dzisiaj naprawdę będzie dużo. Jedziemy odwiedzić widza do Niedzburza. Czyli dzisiaj mazowieckie. Gdzieś tu w lewo muszę stanąć. Jest, są, jest ekipa. Sowali się. Siema. Ja to dzisiaj na bogato. Tak? Dziurę sobie pod słuchawkę zrobiłem interkoma. Już ucho nie boli. Siema. Znowu lecimy? Tak. Siema Jarek. Siema, siema. Siema Regina. Siema, siema. Jakie opóźnienie jest, ale jest, nie? Dobra, jedziemy do Moto Addicta, jedziemy do Sierpca. Ale od razu się lepiej czuję, a nie taka niemota, kurde. Jednak dobry interkom jest. Kacper dobry kupił. Maksymalnie jest zrobiony. No, na maksa. Najwyżej będziecie krzyczeć, no. To będę mówił, nie słyszę, nie rozumiem. Wody zapomniałem zabrać, ale kupię na stacji jakąś. No jak już tak jedziemy, wiatr to słyszę, ale nie rozumiem. No. To mamy około 100 km, nie? No widzisz, to jest. I tam jest to na Płockiej, na Orlenie się spotykamy. Tak, tak. Suszarką. A zwłaszcza w tym miejscu tutaj.
na tym rozwidleniu, na tych pasach tutaj, wiesz, na środku. Ambulans coś za nami jedzie, nie wiem, czy on się spieszy, czy nie, chyba nie. Bo nie leci na sygnałach. Nie, to nie jest ambulans. To szybki kierowca busa. Lubisz Górny. Super pogoda dzisiaj na śmiganie jest. Wczoraj to za gorąco by było. A, tu nie ma zjazdu. No to gdzieś będzie coś po prawej. Staniemy, muszę sobie wodę kupić. Spróbujemy zesparować jeszcze raz, żebym lepiej słyszał ekipę na Yamaszce. No to mocna ekipa jest. We dwóch, ja to sam. 23,5 stopnia, 45. No to wysoka asfaltu. To by się kleiło na koło. Halo, 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 halo. Strasznie wieje, kurde, powiem ci, nie wiem, załamany jestem tym kaskiem. No, nie wiem, czy tutaj coś jest. Nie, halo, raczej chyba dołem, wiesz, może przez tą szybę, nie wiem, ale też masz. Ale gdzie jest to szybę? No tu i w uszy centralnie, tu mam, jedziemy. Znaczy, no właśnie pozamykane są. Przejeżdżaliśmy przez Lipno. No gdzieś na stacji. O, chyba to jest ta. No nie wiem, to jest chyba Płocka, no. To na tej, no. Jechaliśmy do Sierpca, tylko musimy nawrotkę zrobić. A Dika szukamy. A policja tam stoi, to nie wiem. Na tej stacji. Możemy tu zjechać i nawrócić. To chodź, zjedziemy. Tu wjedziemy i nawrócimy. Chodź, tu nawracamy. Halo, teraz, no. Siema, Paweł, no my jesteśmy tu na Orlenie, przy McDonaldzie. Ale nie, na Płockiej ja mówiłem. Na Płockiej, to gdzie musimy jeszcze dalej jechać? Na miasto. Na miasto. Wpisz sobie w nawigacji, Orlen, ulica Płocka. Masz wpisane? Dobra, dobra, to lecimy, dobra. No, hejka. Nara. A słuchajcie, tam był fotoradar, to uśmiechy zrobiliście jakieś fajne? Ale widziałem, że jakieś ruchy robiliście. Bo tam przekroczenie miałem, widziałem. Ale nie zrobił zdjęcia, wiesz, chyba kliszy nie wymienili.
centrum Sierpca wjeżdżamy. Gdyby było więcej czasu, to by Borna można było odwiedzić. A chociaż zadzwonię do niego. Ale myślę, że zajęty będzie. O, ja już parę razy byłem tutaj w Sierpcu. No. Tu kasztelana ważą. Kasztelana ważą, piwo. Ale dziury. Rega, ty Moto Adika znasz? Nie znasz? Ale kojarzysz kanał? To pozna. Tak wolno jedziemy, może Borna spotkamy, gdzieś tam wyskoczy na Kładziszu. Albo Dąbera. Tutaj to jest miasto youtuberów. O, chyba ta stacja będzie po prawej stronie, tak mi się wydaje. Aha. No to źle skojarzyłem. Pozdrawiam wszystkich widzów z Sierpca i okolic. No to chyba ta. Tam jest Orlen. A tam jest? No. Mówiłem, że po prawej, czyli dobrze się orientowałem, widzisz. Jednak Sierpc trochę znam. Jest ekipa. U Venoma. U Venoma? U Venoma jesteśmy. Siemaneczko. Siema. To jest twój Geeks. Masz taką kamerę jak ja, to ja z Crossa nagrywam nią, wiesz? No. Długo bateria trzyma. No tak powiem ci, po 2 latach to już nie mogę tego powiedzieć, że dużo. A można kupić, tylko drogie są, nie? Repeta. Razem polecimy kawałek, nie? Fajne to się ciska, ty. No to jest, wiesz co, Gorian kanapy motocyklowe. Oni takie rzeczy, takie artystyczne odpierdzają. To są jeszcze wkładki żelowe. No. Kurde. Jeszcze nie wypierdziane. Nie, jeszcze nie zdążyłem. Nie zdążyłeś. A to R1. 98 no. Podobny tył jak ta moja miała. Nie? SC33, nie? I ta 4750. Ja właśnie, wiesz, to taki sprzęt planuję na przyszły rok, wiesz? 750, nie? I te podwójne lampy, nie? Bo fajerka miała jedną, dużą, nie? To była Thundercat na bank. Tamta, no. Nie? Bo jak się go pytałem, jaka to jest, on mówi, to jest R0. No. Nie ma, nie R1. I ta jest 98. Mhm. No ale zobacz, 98. I już jaka owiewka inna, nie? Jaka czasza inna, nie? Design nowoczesny taki, nie? Nowoczesny, a do 99, fajerka od 92 produkowana, no to widziałeś jaka. Pierwsze były 92, te okrągła lampa, dwie okrągłe, a potem był kwadraciak, nie? Tą kwadratową jeszcze mam lampę. Ale w ogóle prawie nie zużyte te reflektory, ty. Ci powiem. One są zregenerowane. Dałeś do regeneracji. Po zewnątrz i okleiłem je folią PPF. A. Także już ich nic. A to jest perła? Biała perła i czerwony metalik taki. Aha. Słońce to widzisz, taki wiśniowy, nie? No, no. Kurde, widzisz, jak tak się przyjrzysz, to wszystko się idzie dojrzeć, nie? Nie no, jest elegancka, ci powiem.
I zawieszenie masz jakieś chyba lepsze, co? Kurde, nie wiem, bo ta chyba była ściągnięta z zakręcia, już ma taką naklejkę, nie? Nie wiem, czy to jest jakaś naklejka serwisowa, czy... Serwisowa. Z Belgii ciągnięta. A to masz karbon? Czy oklejone? Oklejone folią. Nie ślizgają się? Nie są złe, ale to mnie drażni. No mnie też właśnie. Ja je założyłem teraz i tak. No. Ja chyba założę z powrotem te zwykłe, wiesz? Całe gumowe, nie? No. Lepiej rękawica trzyma, nie? O, zobacz, jak u mnie jak jest. Tu to już jest w ogóle tragedia, nie? Co to jest to? Nic. Mam. Jak łączyliście się, to musiałeś włączyć jakieś inicjacje wtedy? Nie. Poczekaj, założę kask, zobaczę. Lecimy teraz z Venomem, z ekipą Moto Addica. Do... Gdzie lecimy? No na Płońsk lecimy. Na Płońsk, a my potem odbijamy gdzieś.